Napisać wiersz może byle poeta. Przypadkiem, pokątnie po kolacji, nagle, na kolanie. Wystarczy odrobina natchnienia, dobre chęci, kilka kartek i już. Czytanie wierszy wymaga większych umiejętności. Dlatego na dzisiejszym spotkaniu wiersze różnych poetów obecnych i nie zaprezentuje pani Róża. W promieniu 30 kilku kilometrów nie znajdziemy lepszej recytatorki. Pani Róża jest prawdziwą ozdobą spotkania. Sposób, w jaki się porusza, jej gesty prawdziwie artystyczne i wina podnoszą rangę naszej imprezy. Pani Róża czuje poezję bardziej niż inni. Jest wrażliwa na piękno i łatwo się wzrusza. Czasami głos więźnie jej w gardle zaraz po tytule wiersza. Pani Róża uwielbia poezję. Całą sobą przeżywa cudze strofy. Zda się, że może wlecieć w niebo. Na szczęście wiersz się kończy i artystka ciałem pozostaje z nami. Teraz pani Róża bierze do ręki instrument. Głosem ckliwym, a donośnym uświetni tekst liryczny poety o huczawie Bułata. Zaczyna występ bardzo mocno. Już przy pierwszym akordzie widowni zdaje się, że w pani Róży coś pękło, a to tylko struna w gitarze. Brak struny w niczym nie przeszkadza. Raz rozpoczętą pieśń artystka doprowadza do końca. Po czym sięga znów po toniki z wierszami. Pani Róża ma niewielkie problemy z dykcją, nie wymawia prawie nosówek. Za to każdy jej pum strzela w mikrofon. Przy końcu wersu nieraz brakuje jej tchu. Nikt jednak nie może odmówić jej zaangażowania. Publiczność obficie nagradza panią Różę brawami. Zgodnie domaga się wpisu. Na końcu sali, z rękami w kieszeniach, siedzi skrzywiony poeta, którego nazwisko pani Róża pominęła, a wiersz urwała w połowie. Wiadomo, poeci zawsze są niezadowoleni.